ulicy znam Ugongo. Piętnaście kilometrów od stolicy Ugandy, Kampali, znajduje się Calm, Children and Life Mission, salezjański ośrodek dla ponad 200 chłopców. Problem dzieci ulicy w Ugandzie jest bardzo powszechny i stanowi poważne wyzwanie społeczne. Rozbite rodziny, przemoc, bezrobocie, bieda, wysoki wskaźnik umieralności to tylko niektóre przyczyny tego zjawiska. Wśród tych, którzy pomagają dzieciom odzyskać ich dzieciństwo i wyjść na życiową prostą, są salezjanie. Placówka misyjna przygarniająca chłopców ulicy położona jest na wzgórzu, niedaleko Namugongo. Od 2006 roku dyrektorem ośrodka Calm jest polski salezjanin ksiądz Ryszard Józwiak. Chłopcy, którzy przychodzą do naszego domu, przychodzą w różny sposób. Są tacy, których znajdujemy na ulicy. Spotykamy się z nimi tydzień, dwa, trzy tygodnie, aż do momentu, kiedy przekonujemy się, że ten jedyny warunek do spełnienia, by chłopiec mógł się znaleźć w naszym ośrodku, który jest, chce się uczyć, że rzeczywiście to pragnienie nauki chłopcu jest, wtedy przywozimy go do nas tutaj do ośrodka, przybywa z nami przez dwa tygodnie, robiąc cokolwiek inni chłopcy robią i wtedy, jeżeli w tych dwóch tygodniach nie wróci na ulicę, nie ucieknie z powrotem, wtedy wysyłamy go do szkoły. Uganda. Niewielkie państwo w Afryce Wschodniej. Niegdyś nazywane perłą Afryki, dziś należy do najbiedniejszych państw świata. Jednym z największych bogactw Ugandy są dzieci i młodzież, nadzieja na lepszą przyszłość kraju i całego kontynentu afrykańskiego. Niestety, dla kilkudziesięciu tysięcy ugandyjskich dzieci domem stała się ulica. Pozbawione opieki schodzą na złą drogę, kradną, sprzedają swoje ciało, handlują narkotykami, tworzą grupy przestępcze. Nie chodzą do szkoły, nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Czują się niekochane. Dźwigają na sobie ciężki bagaż dramatycznych doświadczeń i przeżyć. Grupa dzieci, które mamy tutaj w ośrodku, przywożona przez policję, to są przypadki szczególnie przemocy rodzinnej. Tam najpierw jest rozmowa policji z rodzicami, danie im szansy, poprawy i tak dalej, naprawienia stosunków rodzic-dziecko, dziecko-rodzic. Jeżeli to nie działa, wtedy dziecko jest zabierane rodzinie. Jeden z przypadków mieliśmy, gdzie ojciec maltretował dziecko tak, że złamał rękę, żebra, został aresztowany, odesłany do więzienia, dziecko przywiezione do nas. No wtedy oczywiście zaczyna się najpierw leczenie, później rozmowa. Takie pierwsze rzeczy, gdzie dziecko musi się poczuć, że jest bezpieczna, że jest w domu, w którym nie ma przemocy, w domu, w którym jest kochany. W ośrodku Don Bosco Calm mamy chłopców ulicy, zaniedbane dzieci, w większości przypadków przywiezione przez policję. Współpracujemy z policją, z sekcją do spraw ochrony dzieci. Policjanci odwiedzają domy i kiedy trzeba, przywożą dzieci do nas, ponieważ naszym pierwszym obowiązkiem jest ratowanie dzieci i przystosowanie ich do życia. Poza tym część dzieci trafiła do nas, bo została porzucona pod drzwiami naszej misji. Lukulu vele lukulu Thando luka Jesu Lukulu Lukulu vele lukulu Isiphetho alupheli Thando lo muntu lona I'm woman inspector of police Florence. Jestem inspektorką policji. Nazywam się Florence. Zajmuję się sprawami dzieci i rodzin w rejonie Chira w okręgu Wakiso w Ugandzie.
Moim obowiązkiem i zadaniem jest m.in. ochrona praw dzieci, umieszczanie ich w bezpiecznych placówkach, monitorowanie ich sytuacji oraz współpraca z niektórymi instytucjami. Chcę mieć pewność, że te porzucone dzieci mają odpowiednie warunki do godnego życia i czują się dobrze. My mother brought me here and now is not alive. Przyprowadziła mnie tutaj moja mama. Teraz ona już nie żyje. Wcześniej mieszkałem na ulicy. Spałem tam. Gdy byłem już w Kalm, chciałem wrócić do domu rodzinnego, aby zobaczyć moją mamę, babcię, dziadka i siostrę. Ale okazało się, że mama już nie żyje. Dziadek mi o tym powiedział. To było straszne. Czułem wielki smutek w sercu. Wtedy pomyślałem, że powinienem się dalej uczyć. Jestem ciągle w Kalm, razem z czterema braćmi. For me, I was feeling bad because I was. Jeśli chodzi o mnie, to w domu czułem się źle. Starsi zmuszali mnie do pracy, bili mnie. Dlatego zdecydowałem się opuścić dom. Uciekłem na ulicę. Bardzo dużo się tam nacierpiałem. I went there. I suffered a lot there. Wemtala vimo. Niektórzy chłopcy mieszkali jakiś czas na ulicy, niektórzy rok albo dłużej. Ci chłopcy mają specyficzne podejście do życia, nie są w stanie nikomu zaufać. To jest długi i bardzo ciężki proces dla nich, żeby całkowicie komuś zaufać. Na ulicy uczą się takiego podejścia do życia, że cokolwiek zrobią, to dlatego, by mieć z tego jakąś korzyść, uzyskać szybkie efekty. Kiedy jesteś na ulicy, to dbasz tylko o to, żebyś miał co jeść, na czym spać i czym się ogrzać. Natomiast kiedy chłopcy zaczynają mieszkać w naszym domu, w naszym środowisku, to muszą dostosować się do rozkładu zajęć. Do tego, że chodzą do szkoły, modlą się, wykonują swoje obowiązki. To staje się dla nich ogromnym wyzwaniem. Praca z dziećmi ulicy nie jest łatwa. Salezjanie i świeccy wychowawcy z Kalm dobrze o tym wiedzą. Po roku, dwóch spędzonych na ulicy, dzieci są już mocno zdemoralizowane. Przyspieszony kurs dojrzewania, jaki tam przeszły, pozostawia w ich sercu i psychice długotrwałe i bolesne ślady. Ich krótkie życie jest często jak pęknięta szyba, którą trudno skleić. Tylko wytrwali i kochający wychowawcy potrafią stopniowo dotrzeć do serc chłopców. Zobaczyć w nich to, co piękne i pomóc im realizować marzenia, które ulica brutalnie chciała im odebrać. Wino. W ośrodku w Namugongo mieszka ponad 200 chłopców, w wieku od 5 do 20 lat. Kalm jest ich prawdziwym domem. Tu znajdują schronienie, ciepło i akceptację. Tu mogą zacząć normalnie żyć. Program resocjalizacji, realizowany przez księdza Ryszarda i wychowawców, umożliwia chłopcom odzyskanie utraconego dzieciństwa, normalny powrót do szkoły i odnalezienie się w życiu społecznym. Jest to program wychowania integralnego, który zwraca uwagę na potrzeby i możliwości rozwojowe chłopców. Przyświeca mu zawsze aktualna zasada świętego Jana Bosko: wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał. Resocjalizacja, jaką prowadzimy tutaj dla chłopców, to nie tylko nauka. Wstaję rano, myję się, ubieram, jem śniadanie, idę do szkoły, wracam i na tym się kończy. To miejsce to jest dom. Ośrodek Kalm to dla chłopców wyjątkowa szansa. Już nie muszą się martwić, jak zdobyć coś do zjedzenia, gdzie się przespać, jak przetrwać kolejny dzień.
przeciwieństwie do rówieśników, którzy pozostali na ulicy, tutaj mają wszystko. Nie są już wliczani w zatrważające statystyki i raporty sporządzane przez UNICEF, które mówią, że 27% mieszkańców Afryki wciąż cierpi z powodu głodu, a około 40 tysięcy codziennie z tego powodu umiera. Większość z nich to kobiety i dzieci. Kilka milionów Afrykańczyków walczy o przetrwanie z powodu klęsk nieurodzaju spowodowanych m.in. suszą. Ponad 40% dzieci poniżej 5 roku życia jest niedożywionych w stopniu, który powoduje fizyczną i psychiczną niepełnosprawność. Chłopców z Kalm nie ma już w tych liczbach. Każdy z nich otrzymał jakby nowe życie. Zupełnie za darmo. Chłopcy w domu mają różne obowiązki. Sami piorą swoje rzeczy. Robią to cierpliwie i dokładnie. Powoli nabierają wprawy. Każdy ma własną miskę, która służy do mycia i do prania. Rzeczy wysuszone na słońcu czasem łatwo pomylić z rzeczami kolegów, ale to żaden problem. I tak wszystko zostaje w rodzinie. Obowiązki i praca w Kalm to dla chłopców część szkoły życia. Praca kształtuje w nich umiejętności praktyczne i ważne postawy, jak systematyczność, uczciwość, odpowiedzialność. Wyzwala tendencje twórcze i solidarność. Jest szkołą wzajemnych relacji i kształtowania charakteru. Sprzątanie misji na boso czy w jednej skarpetce, albo przenoszenie drewna na głowie czy taczką nie jest problemem. Ważne, że są razem, że mają dom i że czują się jak w rodzinie. Chłopcy również, wiadomo, mieszkają w domu, mamy gospodarstwo, zajmują się również uprawą ziemi, sadzeniem słodkich ziemniaków, manioku, kukurydzy. Jest też grupa chłopców, która zmienia się co tydzień, pracując na gospodarstwie, a gospodarstwo jest duże, może nie dużo obszarowo, ale jest tam dużo rzeczy, które można znaleźć. Są tam krowy, są świnie, są kozy, są indyki, są kury, są kaczki, są gęsi. Także to wszystko jest na potrzeby chłopców. Nie sprzedajemy nic. Raz w miesiącu miejscowy farmer przywozi 2 tony paszy dla zwierząt. To mieszanka krowich odchodów, mączki rybnej i miejscowych przypraw. Trzeba wszystko przenieść do chlewika. Dla chłopców jest to okazja do niezłej zabawy. Każdy ze swoją miską rusza do boju. Jedni noszą miskę na głowie, inni wolą używać jej jako hulajnogi. Każdy sposób jest dobry. Potem i tak wszystkich czeka kąpiel w zimnej wodzie. Starsi chłopcy ćwiczą mięśnie, kosząc metalowymi maczetami trawę na misji. Miarowe uderzenia są zabójcze dla porastającej roślinności i płoszą nawet mrówki. Brygada chłopców szybko posuwa się do przodu. Po godzinie jest już po wszystkim. Chłopcy z Kalm pomagają sobie jak potrafią. Starsi umieją zreperować buty, przyszyć guziki, ostrzyc głowy maszynką. Nie trzeba ich o to prosić. Silniejsi pomagają słabszym, starsi młodszym, jak bracia. I am here with my father and my daddy. They died. Long time ago. Jestem tutaj, ponieważ mój ojciec, mój tatuś i moja mama umarli dawno temu. Byłem jeszcze mały, kiedy moja mama zmarła. Miałem wtedy 2 lata. Tak, pamiętam, przyjechaliśmy do Kampali, aby zobaczyć naszego ojca. On niedługo potem zmarł i pochowaliśmy go. Zazwyczaj pomagałem mu w szyciu butów. Zacząłem to robić w 2005 roku. Teraz, kiedy któremuś chłopcu popsują się buty, to ja je naprawiam. Zszywam je. Chłopcy mogą nadal w nich chodzić. Tak to się wszystko potoczyło. Kiedy miałem 15 lat, zacząłem strzyc. Teraz potrafię dobrze ostrzyc wszystkich chłopców. Tutaj w Kalm pomagam moim braciom, żeby wyglądali jak ludzie.
to make them look like people. Wychowawcy z Calm dobrze wiedzą, że wychowanie do pracy i przez pracę to ważny element w procesie resocjalizacji chłopców. To skuteczny środek wychowawczy, który stwarza chłopcom szansę na pomyślny powrót do społeczeństwa i uczciwe życie. Umiejętność rzetelnej pracy pozwoli im stawić czoła wielu wyzwaniom w nowej rzeczywistości świata ludzi dorosłych, w której kiedyś się znajdą. Wierzą w to salezjanie, wychowawcy, wolontariusze z Polski pomagający na misji i wspólnie starają się stworzyć w ośrodku prawdziwą rodzinę i wlać w serca młodych Ugandyjczyków jak najwięcej nadziei. Naszym zadaniem jest pomóc im w resocjalizacji, powrocie do życia, które jest piękne, do życia, które jest nadzieją, że coś w tym życiu osiągnę, że kimś w tym życiu będę, że nie będę kimś, który cierpi, który jest nieustannie goniony, który jest nieustannie bity czy prześladowany, ale jestem kimś wartościowym, kimś, kto będzie mógł zadbać o swoje życie, o życie swojej rodziny czy dzieci. I tu jest chyba też to zadanie nasze duże, żeby w tej resocjalizacji pomóc chłopcu, żeby w przyszłości, kiedy będzie miał swoją rodzinę, swoje dzieci, żeby nie stał się takim, jak byli jego rodzice. Innym ważnym elementem wychowania i resocjalizacji jest dobra zabawa, sport i świętowanie. Dzięki dobrodziejom na misji zostały zakupione instrumenty muzyczne. Afrykańczycy z natury są żywiołowi, muzykalni i pełni radości. Chłopcy z Calm to potwierdzają. Nawet ulica nie zdołała im odebrać tego potężnego potencjału energii. Drzemiący w każdym z nich entuzjazm stopniowo się ujawnia. Trzeba go tylko umiejętnie ukierunkować. Kochajcie to, co kocha młodzież, zachęcał swoich współpracowników ksiądz Bosko. Dlatego Calm od rana do wieczora tętni życiem, zwłaszcza w wakacje, gdy nie ma szkoły. Piłka nożna, w którą chłopcy grają na boso, akrobatyczne salta ćwiczone wcześniej na oponie, harmonijne dźwięki orkiestry dętej i jazzowej, osiedla budowane z jedynego zestawu klocków, który jest na misji. Wszyscy coś robią, wszyscy mają zajęcie, wszyscy są dostrzeżeni i dowartościowani. Jak kiedyś chłopcy w oratorium na Waldocco, którym ksiądz Bosko powtarzał: kochani synowie, jesteśmy stworzeni do radości. Robimy wszystko tak, aby ci chłopcy, którzy tutaj są z nami, aby czuli się w domu. A jeżeli dom, to znaczy, że również inne zajęcia pozaszkolne. I w tej resocjalizacji też chcieliśmy włożyć elementy, które pomogłyby tym chłopcom wyjść z tego dołka, powiedzmy, jakiegoś, w którym się znaleźli. Dlatego założyliśmy orkiestrę dętą, orkiestrę jazzową. Moim głównym zadaniem jest odkrywanie i rozwijanie talentów chłopców z ośrodka. Jeśli któryś ma talent muzyczny, to zachęcam go do grania. Prowadzę orkiestrę dętą i zespół jazzowy. To są moje główne obowiązki. Myślę, że można odkryć swój talent muzyczny podczas gry w zespole. Gra na instrumentach jest interesująca. Mogę grać zawsze, kiedy mam wolny czas. Gram z przyjemnością. Cieszę się, że mamy zespół muzyczny w ośrodku. Mamy oczywiście różne grupy sportowe. Mamy grupę akrobatów, dwie grupy praktycznie akrobatów. Za każdą działalność praktycznie, która tutaj ma miejsce, jeden z wychowawców, jeden z wujków jest odpowiedzialny.
Ulubioną rozrywką chłopców jest piłka nożna. Do gry gotowi są zawsze. Siatkówka i koszykówka także mają powodzenie. Chłopcy zazwyczaj grają na boso. Czasem któryś ma na sobie jednego trampka, skarpetkę czy dziurawego kalosza. Ale najlepiej wychodzi na boso. Zwinne stopy często zmieniają kierunek piłki, by jak najszybciej umieścić ją w bramce. Doping zawsze obecnych kibiców słychać w każdym zakątku Kalm. Kolorowe, specjalnie uszyte stroje pozwalają odróżnić zawodników i kibicować wybranej drużynie. Prawie jak na Wembley. And I also engage in different other activities like sports. Biorę udział w różnych zajęciach w ośrodku. Gram w piłkę nożną, w siatkówkę i uczę się grać w koszykówkę. W piłkę nożną jestem najlepszy. Zacząłem grać w 2003 roku. Wiara w tych młodych ludzi wyrwanych ulicy ma swoje głębokie źródło w świadomości, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że jest przez Boga chciany i kochany. Niektórzy chłopcy w to nie wierzą. Poranieni przez życie, opuszczeni przez najbliższych, nieufnie przyjmują prawdę o Bogu, który ich kocha. Dopiero doświadczając miłości wychowawców, stopniowo otwierają się na rzeczywistość wiary. Agresja widoczna w ich oczach zamienia się w uśmiech. Szorstkość ustępuje miejsca przyjaźni. Boża łaska działa, kruszy ich ból i przemienia w nadzieję. Życie salezjańskie czy życie salezjanina, a szczególnie w ośrodku takim jak ten, jest życiem cudownym, pięknym. Bo to jest takie same życie praktycznie, jakie prowadził święty Jan Bosko. Też chodził, zbierał chłopaków, pomagał, wysyłał do szkół. Jest to dzieło, które na pewno jest Boże. Jest to dzieło, które na pewno jest cudownie salezjańskie. Jest to dzieło, które daje chociaż skrawek nieba tym chłopcom, którzy tutaj u nas przebywają. Nad salezjańskim ośrodkiem w Namugongo rozciąga się błękit nieba. Odbija się nawet w kałużach, ale przede wszystkim w oczach chłopców. Wychowanie jest sprawą serca, mawiał święty Jan Bosko. Dlatego jego system wychowawczy, aktualny także dzisiaj, opiera się na rozumie, religii i miłości. Trzeba poznać chłopców, nawiązać z nimi relacje przyjaźni, odkryć pokłady dobra, czasem maskowane postawami buntu czy obojętności. Trzeba z nimi być. Trzeba ich pokochać miłością mądrą, wychowawczą, opartą na szacunku, zaufaniu, akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa. Tak rozumiany system wychowawczy owocuje stopniową przemianą chłopców, wzięciem przez nich odpowiedzialności za swoje życie, nadzieją, że kiedyś sobie poradzą i wyrosną na uczciwych ludzi i dobrych chrześcijan. Uma, ma, uma, wizulicie. Yesu, izwa mazwi, izwa mazwi, mazwi amila, po uwabisaba. Misją naszą salezjanów, którzy prowadzą tą placówkę, jest pomoc chłopcom przede wszystkim w edukacji. Zabezpieczyć im radosną przyszłość, a oni tą przyszłość mają w głowie i myślą o różnych, wyobrażają siebie jako lekarzy, jako pilotów, jako inżynierów i innych. Może do tego nie dojdą, ale to pragnienie przyszłości już w nich jest. Zgoda chłopca na podjęcie nauki w szkole to jedyny warunek przyjęcia go do ośrodka. Dla niektórych bardzo trudny do spełnienia. Kiedy chłopiec nie chce iść do szkoły, czasem udaje, że jest chory, a czasem naprawdę powali go malaria. Chłopcy wstają o 6 rano.
budzi ich gong zrobiony z pordzewiałej felgi zawieszonej na drzewie. Ubierają zielone mundurki, schowane wysoko w metalowym kufrze, gdzie każdy trzyma swoje skarby. Starsi chłopcy czasem są na nogach już od czwartej, by powtórzyć matematykę. Potem pomagają młodszym się ubrać. Wszyscy mogą się uczyć m.in. dzięki programowi adopcji na odległość, realizowanemu przez Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. My responsibility when school begins is following up school issues. Jednym z moich obowiązków jest zajmowanie się problemami szkolnymi moich podopiecznych. Ten chłopak źle się zachowywał w szkole, więc wychowawca wzywa mnie, żebym przyszedł. Do szkół, które znajdują się niedaleko, chodzę zawsze 3 razy w tygodniu. W poniedziałki chodzę i sprawdzam, czy chłopcy dotarli do szkoły, ponieważ mamy tu do czynienia z grupą dość specyficzną. Czasami chłopcy nie chcą chodzić do szkoły. Muszę tam pójść i sprawdzić, czy są i czy wszystko jest w porządku. Czasami nauczyciele wzywają mnie. Każda szkoła organizuje zebrania rodziców danej klasy. Chodzę tam jako ich ojciec i opiekun. Edukacja w Ugandzie jest płatna, dlatego wiele dzieci nie chodzi do szkoły. Czasem rodzice opłacą naukę tylko jednego dziecka, bo na więcej nie mają pieniędzy. A rodziny są wielodzietne. Mimo że Uganda uchodzi za kraj, który ma najlepiej rozwinięty system oświaty w tym rejonie Afryki, to jednak szkoły poza elitarnymi oferują bardzo niski poziom nauczania. Nauczyciele są niewykwalifikowani, brakuje pomocy szkolnych, czasem nawet tablicy i kredy. Od 4. klasy szkoły podstawowej wszystkie przedmioty wykładane są w języku angielskim. Część uczniów, mimo że posiada świadectwo ukończenia klasy 4, nadal nie potrafi czytać i pisać. Chłopcy z Kalm uczą się w szkole podstawowej w Chira, 2,5 km od domu. Wychodzą z ośrodka 15 po 7. Starsi uczą się w innych miejscowościach, w Bombo i Kamuli. To misje salezjańskie, które założył ksiądz Ryszard Józwiak razem z innymi salezjanami z Polski. Jesteśmy tu wszyscy po to, żeby się uczyć. Powinniśmy się uczyć, bo ośrodek nam pomaga. Otrzymujemy pieniądze na naukę. Jedynym warunkiem, jaki musimy spełnić, aby tu być, jest nauka. Wszystko jest opłacone. Jestem tutaj, bo chcę się uczyć. Dlaczego się tu znalazłem? Kiedy moja mama zmarła, nie byłem dobrze traktowany, tak jak powinno się traktować dzieci. Wtedy dostałem szansę, żeby wyjść z domu i żyć tu w ośrodku. How are you? We are alright, thank you, sir. Yeah, we are grateful for this office. Szkoła podstawowa w Chira ma 7 klas, które są małe i przepełnione. Niektóre liczą ponad 70 uczniów, dziewczynek i chłopców. Ławki ustawione ciasno i w kilku rzędach nie pozwalają na swobodne ruchy. Część dzieci nie ma zeszytów. Większość chłonie to, co mówi nauczyciel. Najmłodsi jeszcze nie rozumieją, jak wielką szansą jest dla nich edukacja, ale dzięki Bogu lubią chodzić do szkoły i chcą się uczyć. My name is Kagame Tony. I have 9 years. Nazywam się Kagame Tony. Mam 9 lat. Szkoła jest bardzo dobra. Uczę się dobrze. Chcę chodzić do szkoły. I want to go to school. 1 o'clock, 3 o'clock, finish the school. Today at school. I come from Don Bosco Calm. Jestem z ośrodka Don Bosco Calm w Namugongo. Mam 15 lat. Jestem w 7. klasie szkoły podstawowej w Chira. Kiedy skończę szkołę, chciałbym zostać mechanikiem. I would like to be a mechanic. Podwórkowy dzwon szkolny, zrobiony z felgi samochodowej, ogłasza przerwę. Plac przed szkołą natychmiast wypełnia się dziećmi. Jest ponad 300 uczniów. Gwar głosów zagłusza inne dźwięki. Najgłośniej jest po ostatnim dzwonku, który sygnalizuje, że można już wracać do domu. Chłopcy z Kalm prawie zawsze są pierwsi. Z jednym zeszytem w ręku, czasem na boso, na wyścigi wracają do Namugongo. Część z nich kończy naukę w szkole z wyróżnieniem. Potem uczą się dalej, aby zdobyć zawód, albo rozpoczynają studia. Najstarszym natomiast chłopcem, czy już młodzieńcem, który jest u nas,
to Ponciano Sebolime, który ku naszej radości i szczęściu w zeszłym roku w listopadzie ukończył swoją naukę szkoły średniej. My name is Sebolime Ponciano. Nazywam się Sebolime Ponciano. Jestem w ośrodku w Calm od 2003 roku. Zacząłem tu naukę w szkole podstawowej, w klasie 5. Otrzymałem pomoc aż do skończenia 6 klasy szkoły średniej w 2011 roku. Zdałem egzamin, zdobyłem 14 punktów i mam nadzieję, że dostanę się na studia. Życie w ośrodku w Calm jest bardzo przyjemne. Przyszedłem tu z ulicy. Dostałem nową nadzieję i dom. I dostałem konkretną pomoc przez te wszystkie lata nauki od 2003 roku. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Podczas roku szkolnego w planie Dnia Calm codziennie jest czas na odrabianie lekcji. Chłopcy przychodzą do świetlicy będącej równocześnie biblioteką i salą do wszystkiego. W pokojach nie da się odrabiać szkolnych zadań, bo kilkanaście piętrowych łóżek i półmetrowe przejście między nimi zajmuje całą przestrzeń. Starsi chłopcy najczęściej oblegają stare ławki pod ścianą, młodsi wolą rozłożyć się na podłodze. Niektórym trzeba pomóc, wytłumaczyć coś, doradzić. Jest to zadanie wolontariuszy z Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco w Warszawie, którzy od wielu lat pracują w Calm. Ksiądz Ryszard, dyrektor ośrodka, ceni ich pracę. Co jakiś czas ma nowe marzenia dotyczące rozbudowy misji. Zawsze z myślą o chłopcach ulicy z Calm. W miejscu, w którym się znajdujemy teraz, widzimy papaje, widzimy banany, ale jest to miejsce, w którym w bliskiej przyszłości powstanie piękna salezjańska szkoła podstawowa dla naszych chłopców, którzy tu przebywają. Będzie to szkoła na około 300 dzieci. Nasi chłopcy, wiadomo, przychodzą z ulicy, z rodzin rozbitych i okaleczeni. Nie chcemy ich wystawiać też na ulicę, bo wtedy resocjalizacja i cała naprawa psychiki chłopca, kiedy jest razem z nami tutaj w wolnych chwilach i w szkole, będzie na pewno i łatwiejsza i krótsza, chyba mi się wydaje. Także tu będziemy mieli, szkoła będzie w kształcie litery U. Jeden blok, drugi blok i później trzeci blok tutaj, blisko domu zakonnego i blisko budynków, domów, gdzie chłopcy mieszkają i śpią. Będzie ona miała 10 klas plus administracyjne biura i tak dalej. Będzie również biblioteka z jednej strony, z drugiej strony sala komputerowa. Takie są nasze plany. Myślę, że ich przyszłość będzie wspaniała. W przyszłości chciałbym być dobrym muzykiem. Czeka ich dobra przyszłość. Oczywiście z pomocą ludzi, głównie z Polski, którzy pomagają tym chłopcom. I pray also for our benefactors there in Poland. Modlę się także za naszych dobrodziejów tam w Polsce, ponieważ wspieracie nas, dlatego jesteśmy szczęśliwi. Możemy się uczyć, śpiewać, grać w orkiestrze i chodzić do szkoły. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomagają nam materialnie, duchowo i na inne sposoby, za to, że jesteście tacy dobrzy. Niech dobry Bóg wynagrodzi wam obficie.
Niech dobry Bóg, który stworzył i mnie, i was, błogosławi wam. Dziękuję.